Pozdrowienia z potężnej twierdzy Eben Emile w Belgii nad kanałem Alberta. Potęga. Główne wejście do twierdzy Eben Emile, a ci co tutaj zginęli. Tu jak widać, to się rozsuwało i zostawała dziura. A cały film z środka twierdzy Eben Emile też już mam nagrany. Łasiołek. Spróbujemy tutaj coś wejść na górę. Jest pokrywa. Twierdza Eben Emile. Jedna z potężniejszych, które widziałem. A widziałem większość w Europie. Łącznie z linią Marzyniota, które filmy są na moim kanale. Jedziemy na górę. Oj, tych drzew nie było. I tutaj, przepraszam za moje sapanie, ale tu jest ostro pod górę, a ja już jestem stary dziad. I tutaj na szybowca 10 maja 1940 roku Niemcy wylądowali i zdobyli twierdzę Eben Emile. O kuźwa. Starość Panu Bogu się nie uda. Bunkry. Widać. Kopuły. Pod nami twierdza. Wielopiętrowa. Eben Emile. Kuźwa. Ja pierwsza. Przepraszam. Stary dziad, drugie święto wielkanocne, 10 kwiecień 2023. Nie mam co robić, tylko po twierdzach biega. Uj, aż idziemy. Żona chce, bym ją zawiózł gdzieś do restauracji na obiad, a ja ty mam potwierdzę. Ale to jest historia, prawdziwa historia. Jeszcze raz widok na kopuły. Oj. Na dół mogę chodzić, ale pod górę ni hu hu. Jakiś samolot leci, ale to nie chyba inwazja. O kuźwa, muszę się wy... Helikopter. Starczy. Jestem mokrutki. Chodzimy do głównego wejścia. Twierdzy Eben Emile. To jest historia. Prawdziwa. A nie historie, są chuj i paproci.
flaga belgijska. Wejdziemy na górę. Tak, ten ban. Stoi, żona czeka. Pozdrowienia z wnętrza twierdzy Ebenemeyer. Tutaj się Niemcy dostali do tej twierdzy. Jak widać, jakiś potężny ładunek tutaj wystrzelił. Drzwi metalowe ożgięte w drugą stronę. Ładunki kumulacyjne, nie? To wszystko są ślady po odłamkach, po kulach. I tutaj się Niemcy dostali do wnętrza twierdzy Ebenemeyer. Tutaj widać, jak to mówił pan Wołoszański, zastawiane wszystko szynami kolejowymi, numerowanymi, workami z piaskiem. I tu było to samo. Ale niestety, tu nastąpiła wielka eksplozja i tutaj się Niemcy dostali. Jesteśmy we wnętrzu twierdzy belgijskiej Ebenemeyer. Tu po strzałach widać, Niemcy strzelali. Jesteśmy we wnętrzu twierdzy Ebenemeyer. Worki z piaskiem. Potężna twierdza. Kilkunastopoziomowa. Nie wiem, ile tu jest pięter. Ale robi wrażenie. XI maja 40 roku 60 niemieckich komandosów ląduje na górze twierdzy Ebenemeyer. Na szybowcach oczywiście. Podkłada ładunek. Jeden pod te wejście. Następuje wybuch. I 600 chłopa niechcisen poddaje się. Takie bohateri. Tutaj w twierdzy. Echo twierdzy Ebenemeyer. Kuźwa, potęga. Chodzę już, nie wiem, godzinę, dwie. Już mnie nogi bolą. Aha, ogólnie to jest poniedziałek wielkanocny. 10 kwietnia 2023. Dobra, przerwa. Dalsza część twierdzy Ebenemeyer. Potężnej twierdzy. A byłem już na linii Marzeniota, co są na moim kanale filmy. Stójcie! Pricze! Pokój żołnierski. Tu chyba oficerowie, bo piw skorleją.
Kom, kom. Tak mówiłem. O, też pokoik dwóch śpi nawet. Aufstehen! A twierdza potęga. Trochę w życiu widziałem. O, pokój oficerski. No, jadalnia. Łóżko sobie, jakiś uoficer. Operacje w twierdzy Ebel-Emai. Ale ten chyba nie wyjdzie z tego. Dentysta. Niemieccy spadochroniarze. Tak sobie pochodzimy po twierdzy Ebel-Emai. Spacerem. To chyba jakiś dowódca.